Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg o to, co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Ekotramwaj wyjechał na tory. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim 2021. O ginekologii i położnictwie online. Umowa na modernizację parku Dolinka podpisana. A także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Ekotramwaj wyjechał na tory. Na ulicach Elbląga można spotkać specjalnie oklejony tramwaj, który ma przypominać mieszkańcom o segregacji odpadów. Tramwaj ma także promować ekotransport i działania na rzecz poprawy jakości powietrza. To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta oraz Spółki Miejskiej Tramwaje Elbląskie. Kampania pokazuje, że segregacja odpadów przynosi realne korzyści, zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. To właśnie dzięki odpowiedniej segregacji więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi. Miasto przypomina elblążanom o specjalnej wyszukiwarce internetowej, która podpowiada, do którego pojemnika wrzucać poszczególne odpady. Przeglądarka została przygotowana i zoptymalizowana również dla urządzeń mobilnych. Umowa na remont muszli koncertowej znajdującej się w elbląskiej Barzantarni podpisana. Inwestycje wykona przedsiębiorstwo wielobranżowe Marat Radosław Machowski z Bielnika za 449 tysięcy złotych. Remont zostanie wykonany w ramach budżetu obywatelskiego 2020. W zakres prac wchodzi m.in. wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej, renowacja ścian zewnętrznych, sklepienia muszli oraz stolarki drzwiowej i okiennej, czy zagospodarowanie terenu wokół muszli. Prace mają ruszyć w przyszłym tygodniu i potrwać 4 miesiące. Ruszyło głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2021. Tym razem na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 3,5 miliona złotych. Głosować można online poprzez stronę internetową. Wystarczy wybrać okręg, do którego się należy, i wskazać projekty, które mają zostać zrealizowane w ramach akcji w przyszłym roku. Podział miasta na okręgi wyborcze również dostępny jest na stronie. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne. Głosowanie potrwa do 25 października. O ginekologii i położnictwie online. W poniedziałek odbyło się publiczne i ogólnodostępne spotkanie na temat połączenia oddziałów ginekologiczno-położniczych dwóch elbląskich szpitali. Przypomnijmy, że oddział ginekologiczno-położniczy ma zostać przeniesiony ze szpitala miejskiego do wojewódzkiego szpitala zespolonego. To jest działanie, które ma stworzyć nowoczesny, bezpieczny, ale również uporządkowany rynek usług medycznych w mieście. To jest jeden z kroków, który robimy. Od kilku lat trwa ten proces i strategicznie naprawdę chcemy zapewnić jak najlepszą opiekę mieszkańcom, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w mieście. Temat ten budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców Elbląga, zwłaszcza elblążanek, dlatego miasto zorganizowało dla chętnych spotkanie online, podczas którego do dyspozycji mieszkańców byli dyrektorzy obu szpitali Elżbieta Gelert i Mirosław Gorbaczewski, a także zastępca dyrektora szpitala miejskiego do spraw lecznictwa, specjalista ginekologii i położnictwa Jacek Wójcik oraz wiceprezydent Elbląga Michał Missan. Uczestnicy odpowiadali na nurtujące mieszkańców pytania, m.in. te dotyczące procedur w przypadku pojawienia się koronawirusa na oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu wojewódzkim. Były takie pytania, to myślę, że dyrektorzy wyjaśnili wszystkie wątpliwości, są na to procedury, to nie powoduje zamknięcia oddziału absolutnie. Były również pytania o ilość łóżek, o ilość stanowisk dla kobiet rodzących, także te wszystkie rzeczy naprawdę myślę, że rozwiały wątpliwości mieszkanek, przede wszystkim Elbląga, jeśli chodzi o połączenie oddziału ginekologiczno-położniczego z tego samego rodzaju oddziałem w szpitalu wojewódzkim. Działania konsolidacyjne w elbląskich szpitalach mają rozpocząć się 1 stycznia 2021 roku. Trwają remonty elbląskich ulic. Roboty drogowe prowadzone są na ulicy Waryńskiego oraz na ulicy Freta. Prace na ulicy Waryńskiego polegają na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, regulacji urządzeń tam zlokalizowanych oraz położeniu nowej warstwy ścieralnej. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego tygodnia, ale termin realizacji uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Na ulicy Freta zaś zakres prac obejmuje regulację istniejącego krawężnika, wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Przewidywany czas trwania prac to około 2 miesiące. Wykonawcą obu inwestycji jest elbląskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej.
Rozpoczął się sezon łyżwiarski w Elblągu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na łyżwy nakryte lodowisko Helena przy ulicy Karowej. Ślizgawki odbywają się we wtorki, czwartki, piątki, soboty i niedziele. W związku z pandemią koronawirusa w obiekcie obowiązują nowe zasady. Maksymalna liczba uczestników ślizgawki to 150 osób. Na terenie obiektu każda osoba musi mieć także zasłonięte usta i nos aż do momentu wejścia na tafle lodowiska. Ważną informacją jest również zmiana lokalizacji wejścia i wyjścia z lodowiska. Na obiekt wejdziemy teraz przez górne wejście tarasowe, tam też mieści się kasa biletowa. Natomiast wyjście zlokalizowane jest od ulicy Karowej od strony osiedla. To miejsce już niedługo zmieni się nie do poznania. Rusza modernizacja Elbląskiego Parku Dolinka. Umowa z wykonawcą, czyli Elbląskim Zakładem Ogólnobudowlanym Mirosław Markiewicz, została podpisana w środę w Urzędzie Miejskim. Według projektu w Parku Dolinka ma powstać kilka stref dla poszczególnych grup wiekowych. Coś dla siebie znajdą tu zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi elblążanie. Oprócz urządzeń służących głównie do zabawy dla dzieci, powstaną tu także dwie plaże nad rzeką Kumielą, strefa dla seniorów czy nowe ścieżki pieszo-rowerowe. Prace remontowe mają objąć także amfiteatr. Ten odnowiony pomieści ponad 250 osób. Wszystko to ma być również objęte monitoringiem. Cały ten teren, około 9 hektarów, przeznaczamy do rewitalizacji i renowacji, do tego, żeby tam powstał z prawdziwego zdarzenia park taki wypoczynku, rekreacji, pod nazwą, która już tam od dawna funkcjonuje, czyli Dolinka, dla całego spektrum mieszkańców naszego miasta, bo myślimy tam również w tych projektach i o dzieciach, i o osobach dorosłych, i o seniorach, o możliwościach wykorzystywania urządzeń poprawiających sprawność do wypoczynku. Cały projekt to kwota około blisko 13 milionów złotych, gdzie 68%, tak przeliczając na szybko, to są pieniądze z Unii Europejskiej. Prace nad rewitalizacją Parku Dolinka mają zakończyć się do września 2021 roku. Prawie 9 milionów złotych na te inwestycje Elbląg pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. Park Dolinka to takie magiczne miejsce w Elblągu, taka druga bażantarnia, ale Niemcy nazywali to miejsce trochę inaczej, bo góra to była Mała Krynica Morska, a dół Ziemia Prochowa. Mała Krynica Morska, ponieważ tam rzeczywiście to było takie ulubione miejsce tych elblążan, którzy nie mogli sobie pozwolić na wyjazd nad morze, bo Kumiela, która spadała z góry na Jazie przy ulicy Kościuszki dzisiejszej, nanosiła tyle piachu, że tam była wspaniała plaża i rzeczywiście to było takie ulubione miejsce przy tym Jazie, poniżej do kąpieli, do obrodzenia, do pluskania się, czyli taka Mała Krynica Morska. A tu ta dolna część Ziemia Prochowa, dlatego że tu było ulubione miejsce Bractwa Kurkowego. Rzeczywiście te wysokie wały, wysokie, niskie aleje, nisko osadzone, to takie naturalne kuloołapy, czyli miejsce, gdzie można było używać broni palnej. I stąd taka nazwa. Była tu oczywiście restauracja, taki zajazd, miejsce, gdzie po zawodach strzeleckich można było biesiadować. Kiedy tu wokół zaczęły powstawać nowe osiedla mieszkaniowe, szczególnie Nowowiejska, Władysława IV, Barzyńskiego, Starowiejska dzisiaj, czyli wtedy Diaczenki, coraz więcej ludzi tu przychodziło i zorganizowano czyny społeczne, w ramach których właśnie zrobiono to, co dzisiaj widzimy. Te mostki, alejki, to było 50 lat temu. A park nazwano, Dolinkę nazwano wówczas Parkiem 25-lecia PRL. To jest miejsce, gdzie
Rzeczywiście, dzieciarni wówczas było bardzo dużo. Kąpali się w kumieli. Zdarzały się nawet niestety utopienia. Kumiela była głębsza. No i ten nurt był raz wysoki, raz niski. No ale były przede wszystkim ryby. Nie tylko ryby, bo minogi pływały tu. Można było złapać minoga. To taka większa pijawka. Uklejki, jazgarze, okonie się zdarzały, a nawet ktoś widział kiedyś pstrągi. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z Dolinki. Chętnie tu przychodziłem. Przychodziły weekendy z rodzicami. Bardzo często żeśmy przychodzili właśnie tutaj na teren parku Dolinka z kocem, z kanapkami, przy kumieli, tam przy tych wodospadach też często jako młody chłopak się poruszałem i korzystałem z wody. No ona nie była jakaś tam głęboka, ale jako dzieci żeśmy się też kąpali, korzystali z tej wody. Chciałbym, żeby ten teren 9 hektarów, bo gdzieś tyle Park Dolinka ma, doprowadzić do takiej prawdziwej, rekreacyjnej funkcji. Oczywiście tutaj, gdybyśmy chcieli zrobić tylko z naszych środków finansowych miasta, to mielibyśmy duży problem. Złożyłem wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego, tak jak już wcześniej informowałem, dostaliśmy dofinansowanie 8 888 tysięcy. Czy wiesz, że 19 października 1852 roku do Elbląga przyjechał pierwszy pociąg? Nie było jeszcze mostów na Wiśle w Tczewie i pociągi początkowo jeździły na lokalnej trasie Malbork-Elbląg-Braniewo. Pierwsze pociągi w Niemczech pojawiły się w roku 1838, a kolej wschodnią z Berlina do Królewca zaczęto projektować niewiele później. Jej planowany przebieg budził wiele emocji, bo kolej przynosiła rozwój i nowoczesność. Ostatecznie linię kolejową wytyczono z Berlina przez Kostrzyn, Piłę, Tczew, Bydgoszcz, Malbork, Elbląg, Młynary i Braniewo do Królewca. Prace ziemne rozpoczęto latem 1846 roku, a już w lipcu 1851 roku otwarto pierwszy odcinek pomiędzy Krzyżem i Bydgoszczą. Z Malborka do Braniewa pierwszy pociąg pojechał 19 października 1852 roku. Witano go w Elblągu na wybudowanym już dworcu kolejowym. Miasto wydało uroczyste śniadanie dla pracowników kolei, a orkiestra grała skoczne melodie, w tym Marsyliankę, co wywołało niemały zgrzyt, bo była to wówczas pieśń rewolucyjna. Cały szlak z Berlina do Królewca i dalej do granicy z Rosją ukończono w roku 1857 po wybudowaniu mostów w Tczewie i Malborku. Liczył on około 760 km. Pociągi jeździły z prędkością do 50 km na godzinę, a pasażerów wożono w wagonach podzielonych na cztery klasy. Doprowadzenie kolei do Elbląga miało duży wpływ na zmiany przestrzenne i społeczne miasta. Elbląg zaczął rozwijać się w kierunku wschodnim. Powstała fabryka lokomotyw Schichała i osiedla robotnicze w pobliżu dworca. W mieście likwidowano stajnie, bo przestały jeździć dyliżanse. Pojawiły się za to dorożki. Nastąpił też nagły wzrost ilości wysyłanych listów, co zmusiło pocztę do znacznego zwiększenia zatrudnienia listonoszy. Elbląg śmiało mógłby być nazywany miastem szpitali, bo w historii miasta było ich wiele i wiele też dla miasta znaczyły. Założony w 1237 roku Elbląg był początkowo stolicą tworzonego tu państwa zakonnego. Tu rezydował mistrz krajowy, a po wybudowaniu zamku w Malborku wielki szpitalnik. Już w 1242 roku wystawiono przywilej lokacyjny dla Szpitala Świętego Ducha. Był on głównym szpitalem zakonnym w Prusach. Zarówno krzyżacy, jak i biskupi dbali o jego finanse, udzielając licznych przywilejów i fundacji. Po reformacji szpital przeszedł w ręce gminy ewangelickiej, a później miasta. Do bogatego miasta, jakim w średniowieczu był Elbląg, ściągali liczni podróżni, w tym osoby chore. Aby chronić mieszkańców przed kontaktem z zakaźnie chorymi, za murami zbudowano dwa szpitale, staromiejski i nowomiejski, oba pod patronatem świętego Jerzego. Nowomiejski szpital z czasem zaczął opiekować się osobami obłąkanymi. Dziś pamiątką po nich są kościoły Bożego Ciała przy ulicy Robotniczej i świętego Jerzego przy ulicy Bema.
Również na początku XIV wieku powstał szpital świętej Elżbiety na Nowym Mieście. W XVI i XVII wieku opiekowano się tu sierotami oraz bezdomnymi. Szpital na początku XIX wieku przebudowano, by go później zlikwidować. Pamiątką po nim jest ulica Szpitalna, bo na rogu Szpitalnej i 1 Maja szpital ten się znajdował. Kolejny dawny szpital mieścił się przy ulicy Słonecznej. Był to szpital dla zakaźnie chorych, nazywany potocznie Petzbude. Charakterystyczny budynek z pruskiego muru zburzony został dopiero w 1945 roku. Śladem po szpitalu i przy szpitalnym cmentarzu jest okazały platan rosnący przy ulicy 12 lutego. Pierwszy szpital miejski otwarto w roku 1819 przy ulicy Loży, dziś Pestalozziego. Zbudowano go z funduszy miasta, składek mieszczan i fundacji szpitalnej. 85 lat później, również z pieniędzy fundatorów, w tym rodziny Schichau, zbudowano nowoczesny na ówczesne czasy szpital miejski przy ulicy Żeromskiego. Szpital mógł przyjąć do 250 pacjentów. Obok zbudowano pawilon dla zakaźnie chorych i szkołę pielęgniarską. W 1902 roku zbudowano szpital przy ulicy Związku Jaszczurczego. Początkowo był to dom opieki dla osób starszych, którymi opiekowały się protestanckie diakonisy. Kliniką stał się w okresie międzywojennym. W czasie trwania I wojny światowej zorganizowano w Elblągu pierwszy lazaret. Mieścił się przy ulicy Komeńskiego na terenie późniejszej bursy szkolnej. W latach 1935-37 zbudowano nowoczesny lazaret, w którym po wojnie przez dziesięciolecia mieścił się 110 szpital wojskowy. W roku 1972 miasto postanowiło zbudować nowy, dużo większy szpital miejski w pobliżu Bażantarni. Kamień węgielny wmurowano w lutym 1975 roku. Budowę finansowano z przydzielonych Elblągowi funduszy w ramach uchwały rządowej nr 40. Niestety budowa ślimaczyła się latami. Elbląg stał się miastem wojewódzkim, więc i budowany szpital został szpitalem wojewódzkim. Pierwszych pacjentów przyjęto w nim po 14 latach budowy w roku 1988. Zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. 554 lata temu zawarto pokój toruński. Traktat pokojowy sankcjonował włączenie całych Prus wraz z Elblągiem do państwa polskiego. Ziemię tę nazwano Prusami Królewskimi. 403 lata temu Elblążanie pertraktowali z biskupem warmińskim warunki powrotu katolickiego proboszcza do kościoła świętego Mikołaja. Kościół ten zajęli protestanci, za co Zygmunt III Waza nałożył na Elbląg banicję. 394 lata temu okupujący miasto szwedzki król Gustaw Adolf wydał przywilej pozwalający na bicie w Elblągu monet oraz pozostawanie w nim angielskiej kompanii handlowej. W mieście zaczęły działać dwie mennice przy ulicy Mostowej 5 i ulicy Wodnej 74. Również w 1626 roku generalnym gubernatorem dla Prus Królewskich i zwierzchnikiem wojsk szwedzkich został kanclerz Axel Oxenstierna. Jego siedziba znajdowała się w Elblągu. 312 lat temu w oficynie Samuela Preussa wydano poprawioną ordynację Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie ubiorów. Ordynacja uzależniała bogactwo stroju od przynależności do warstwy społecznej. 301 lat temu w Elblągu urodził się Gottfried Achenwall, filozof i ekonomista, potomek kupców angielskich, twórca pojęcia statystyka, nazywany też ojcem statystyki. 268 lat temu w Elblągu wybuchły rozruchy wywołane przez czeladników szewskich. Było wielu rannych i dopiero przybycie wojska przywróciło spokój. 216 lat temu w Berlinie zmarł Karl August Struensee, dyrektor Banku Elbląskiego, a później minister w rządzie Prus. 192 lata temu na Mieliźnie osiadł pierwszy elbląski statek pasażersko-wycieczkowy Kopernikus. Zbudowany został w Elblągu do obsługi kąpieliska morskiego w Krynicy Morskiej. Statek nie spełniał oczekiwań armatorów i został w roku 1832 sprzedany po cenie materiału. 189 lat temu do Elbląga na dłuższy pobyt skierowano internowanych w Prusach 45 oficerów z armii generała Rybińskiego. Wśród nich byli m.in. generałowie Bem, Rybiński, Chłapowski i Dębiński. W teatrze na cześć oficerów polskich zorganizowano uroczyste przedstawienie.
168 lat temu do Elbląga przyjechał pierwszy pociąg na uruchomionej na razie lokalnej trasie Malbork-Braniewo. W związku z otwarciem linii kolejowej władze miasta wydały uroczyste śniadanie dla urzędników kolejowych. 168 lat temu otwarto nową szkołę dla dziewcząt. Była to pierwsza żeńska szkoła prowadzona przez magistrat. 162 lata temu Rada Miejska zapoznała się z projektem budowy gazowni miejskiej. Gazownia była pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym w Elblągu. 105 lat temu na placu Wilhelma, dziś plac Słowiański, ustawiono cztery belgijskie działa. Armaty miały przypominać mieszkańcom o toczącej się wojnie. 104 lata temu w mieście wybuchły zamieszki spowodowane trudnościami w aprowizacji i zapowiedzią wprowadzenia kolejnych kartek, tym razem na ziemniaki. 96 lat temu zmarł Karl Fridolf Carlson, dyrektor i współwłaściciel zakładu w Schichała. Kierowanie zakładami przejęła wdowa i wnuczka Schichała, Hildegarda Carlson. 94 lata temu w Gdańsku urodziła się Ursula Happe, niemiecka mistrzyni olimpijska, mistrzyni Europy i rekordzistka świata w pływaniu. Ursula przed wojną dwa razy w tygodniu trenowała na elbląskim basenie krytym. 90 lat temu urodził się Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski, artysta plastyk, teoretyk sztuki, współzałożyciel Elbląskiej Galerii L. 88 lat temu do Elbląga na wiec wyborczy przybył Adolf Hitler. Samolot, którym przyleciał, wylądował na obrzeżach lotniska i utonął w nasiąkniętym wodą podłożu. Hitler za swoim sztabem musiał iść pieszo, a samolot z bagna wyciągało z mozołem ponad 100 mężczyzn. 81 lat temu Elbląg został przyłączony do nowej niemieckiej prowincji Gdańsk, Prusy Zachodnie. 80. urodziny w tym tygodniu obchodzić będzie biskup surfagan senior Józef Wysocki. 64 lata temu w zamechu na fali od Wilszy odbył się wielki wiec, w którym spontanicznie uczestniczyła prawie cała załoga. Wezwano do ukarania funkcjonariuszy UB odpowiedzialnych za stalinowskie represje. Podobne wiece odbywały się na Placu Czerwonym przed Urzędem Miejskim. Udzielano na nich poparcia Władysławowi Gomułce i żądano ukarania funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. 53 lata temu w zamechu zbudowano pierwszą polską turbinę o mocy 200 MW. Było to wielkie osiągnięcie inżynierskie załogi zamechu. Z tej okazji telewizja wyemitowała reportaż pod tytułem Turbina. 45 lat temu z wieży Urzędu Miasta po raz pierwszy rozbrzmiał dźwięk kurantów. Melodię Hejnału Elbląga ułożył dyrektor szkoły muzycznej Józef Karpiński. 25 lat temu przed szkołą muzyczną odsłonięto pomnik żołnierzy Armii Krajowej. 22 lata temu w szkole muzycznej zorganizowano jubileuszowy koncert dyrektora szkoły Bogusława Stolarskiego. 20 lat temu oddano do użytku zespół budynków Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ulicy Lotniczej, dziś Euche. 5 lat temu zmarł Ryszard Zumkowski, artysta grafik, w latach 80. wiceprezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jego prace znajdują się w muzeach i galeriach w Elblągu, Olsztynie, Kwidzynie i Fromborku. 3 lata temu na sesji Rady Miejskiej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk poinformował o wyborze wsi Nowy Świat na wykonanie przekopu Mierzei Wiślanej.